całej Polsce Śląsk kojarzy się przede wszystkim z górnictwem. To zobowiązuje, dlatego też każdy górnik powinien znać przynajmniej podstawy śląskiej historii i kultury. Dbają o to w Rybnickim Zespole Szkół Technicznych, gdzie już po raz 16 przygotowano Tydzień Edukacji Regionalnej. Tradycje kulinarne są w każdym regionie świata bardzo ważnymi, dla niektórych nawet najważniejszymi aspektami swojej regionalnej tożsamości. Nie inaczej jest na Śląsku. Uczniowie Rybnickiego Zespołu Szkół Technicznych już od lat zgłębiają je na zakończenie szkolnego tygodnia edukacji regionalnej. Była moczka, jest szpajza, szmalec, swojski chleb, swojskie mleko, swojskie masło, krupnioczki, śląski wurszt, zimt, ketchup. Graliśmy nasze śląskie fast foody, czyli na przykład hamburgery, hot dogi z krupniokiem i z kapustą. To smakowało ludziom, jak przychodzili? W większości tak. Fujonez zrobił nasz żurek. Ale przecież śląska przeszłość to nie tylko jedzenie, również kultura, sztuka czy najprostsze sprawy życia codziennego. Każdy z tych aspektów był poruszany w trakcie tygodnia edukacji i wydaje się, że regionalizm dotarł do każdego ucznia rybnickiego Tygla. Angażują się wszystkie klasy, i pierwsze, i drugie, i trzecie, i czwarte, chociaż w klasach czwartych chcemy, żeby tak już bardziej przygotowywali się do matury, ale oni nadal chcą brać udział i to jest bardzo budujące. Bowiem kto jak kto, ale górnik, nawet przyszły, powinien znać swoje korzenie. Żeby nie zatracić tej naszej tradycji i też dobra zabawa przy tym jest. Najlepsza, gdy można zjeść to, co się w pocie czoła przygotowało.